Wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie, nadszedł piątek. Wybiła godzina 21:15. Oznacza to, że właśnie rozpoczynamy kolejny odcinek cyklu Polskie Zagadki Kryminalne. Ten odcinek jest początkiem czwartego sezonu. Mam nadzieję, że przedstawione sprawy obejrzą Państwo z równie wielkim zainteresowaniem jak dotychczas. Na wstępie chciałbym podziękować za zaangażowanie i aktywny udział w dyskusjach. Dziękuję także za dany mi kredyt zaufania w postaci subskrypcji kanału. Postaram się robić wszystko, co w mojej mocy, aby stale rozwijać prezentowane materiały. W dzisiejszym odcinku opowiem o wydarzeniach, jakie rozegrały się w Zakopanem. Ta zbrodnia nie ma słów usprawiedliwienia. Nie da się jej w żaden sposób rozgrzeszyć. Młoda kobieta padła ofiarą chciwości osób bliskich. Stała się niewygodnym elementem chorej układanki. Dziś, po wielu latach, życie w Zakopanem płynie, jakby nic się nie stało. Zakończenie tej historii wprowadzi wszystkich w osłupienie. Być może nieświadomie ktoś spał w pokoju, w którym dokonano okrutnego przestępstwa. Wszystko jest możliwe, ponieważ ten pokój jest wynajmowany nieświadomym turystom. Podobno po odsiedzeniu wyroku odpokutowało się za swoje czyny. Czy aby na pewno? Zapraszam do wysłuchania historii Agaty z Zakopanego. Agata miała 23 lata. Była wysoką, szczupłą dziewczyną z pięknymi, długimi włosami. Studiowała na drugim roku architektury na Politechnice Krakowskiej. Na co dzień mieszkała właśnie w Krakowie. Do domu rodzinnego niechętnie wracała. Miało na to wpływ wiele czynników, między innymi trudna sytuacja rodzinna. Agata miała też dwóch młodszych braci, którzy byli bliźniakami. Wychowywała ich tylko matka. Ojciec odszedł od rodziny, gdy nie został uwzględniony w majątku przez swoich teściów. Agata pochodziła z typowej góralskiej rodziny. Jej dziadkowie byli w posiadaniu sporego majątku, w którego skład wchodziła kamienica przy Krupówkach. Wartość budynku już na tamte czasy była niebotyczna. Teraz oszacowana jest na kilka milionów złotych. Dziadkowie Agaty przekazali cały spadek właśnie swoją wnuczkę i jej braci. Każdemu z nich przypadała 1/3 udziałów. Lokale w kamienicy były oddane pod najem. Mieściły się tam kwatery dla turystów, a także 2 lokale usługowe. Zatem przychody z tej działalności nie należały do najmniejszych. Jednak wraz z otrzymaniem spadku, rodzeństwo odziedziczyło również konflikt, który był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Na początku konflikt istniał między ojcem Agaty a jej dziadkami. Małżeństwo po prostu nie darzyło swojego zięcia sympatią. Kategorycznie odmówiono mu udziału w przychodach z najmu kamienicy. Ta rodzina miała też wiele innych problemów. Matka Agaty nie radziła sobie z wychowywaniem dzieci. Miała problemy osobiste. Sytuacje w pewnym momencie ją przerosły. Pojawiła się sporadyczna agresja. Gdy ostatecznie dziadkowie Agaty odmówili mężczyźnie udziału w kamienicy, a cały budynek przepisali na wnuki, ten się obraził. Zażądał rozwodu i wyjechał z Zakopanego. Jak widać, przyświecały mu zupełnie inne wartości w życiu. Niestety konflikt o majątek przeszedł na kolejne pokolenie. Bracia nie uznawali udziałów Agaty w zyskach. Całość przychodów z najmu dzielili wyłącznie między sobą. Za każdym razem, gdy Agata upominała się o swoje, dochodziło do wielkich awantur, nierzadko z użyciem siły. W pewnym momencie Agata zaczęła nawet się bać swoich rodzonych braci. Kobieta miała już tego dosyć, dlatego postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczyna skorzystała z usług prawnika, który doradził jej, aby pobierała należne pieniądze z najmu na swoje konto bankowe. Niedługo przed tragedią kobieta zjawiła się w kamienicy, prosząc wynajmujących o to, aby należną jej kwotę w wysokości 1/3 wartości
wpłacali na oddzielny rachunek bankowy. Zaginięcie Agaty. Był środek sezonu turystycznego w Zakopanem. Agata na początku lipca wróciła na weekend do rodzinnego domu. Wizyta niemal od razu rozpoczęła się od kłótni. Agata chciała pożyczyć od braci samochód, żeby spotkać się z znajomymi. Ale bracia, robiąc jej na złość, nie chcieli się na to zgodzić. Agata wyszła wieczorem na imprezę, żeby odreagować. Od tamtej pory nikt jej nie widział. Do zaginięcia kobiety doszło 2 lipca 2003 roku. Jeszcze tej samej nocy matka dziewczyny usłyszała trzaśnięcie drzwiami. Uspokoiła się, wiedząc, że Agata bezpiecznie wróciła do domu. Następnego dnia drzwi do pokoju Agaty pozostawały zamknięte. Kobieta uznała, że córka najpewniej jeszcze śpi. Niestety mijały godziny, a z pokoju nie dobiegały żadne odgłosy. Matka Agaty była coraz bardziej zaniepokojona. Poczekała do wieczora, aż synowie wyjdą z mieszkania. Dopiero wtedy przy pomocy zapasowego klucza dostała się do pokoju dziewczyny. W środku wszystko wyglądało normalnie. Rzeczy Agaty leżały na szafce, także dokumenty, bez których dziewczyna nie wróciłaby do Krakowa. Matka dziewczyny, cała w niepokoju, zaczęła oczekiwać na powrót synów do domu. Zapytała ich wtedy, czy czegoś nie wiedzą. Bliźniacy zaczęli sugerować, że ich siostra jest wariatką i zapewne gdzieś zabalowała albo uciekła z domu. Ewa K. na własną rękę podjęła się drukowania ulotek i rozwieszania plakatów informujących o zaginięciu Agaty. Początkowo dała wiarę słowa synów o ucieczce oraz imprezowym życiu dziewczyny. Dlatego dopiero 14 lipca 2003 roku złożyła na policji oficjalne zgłoszenie zaginięcia. Jednocześnie poinformowała policjantów, że niepokoi ją zachowanie synów. Mieli oni izolować się od otoczenia, a także rozpocząć remont kamienicy w samym środku sezonu turystycznego. Dodatkowo według oceny kobiety, bracia K mieli nie przejmować się zaginięciem siostry. Niedługo po zaginięciu Agaty doszło do jeszcze jednego zdarzenia. Matka rodzeństwa musiała wezwać policję na własnych synów. Młodzi mężczyźni wymienili zamki w drzwiach i nie chcieli wpuścić jej do środka. Przybyła na miejsce policja, stanęła po stronie kobiety, przyznając, że ma prawo przebywać w budynku. Długo jednak tam nie wytrzymała. Zmęczona ciągłymi pretensjami synów i atakami o pieniądze, postanowiła wyprowadzić się do własnej matki, mieszkającej w bloku na jednej z pobliskich ulic. Po tych wszystkich wydarzeniach policjanci w krótkim czasie doszli do pewności, że to właśnie bracia K stoją za zagadkowym zniknięciem siostry. Niestety nie mieli jednak żadnych twardych dowodów świadczących o ich winie. Bracia trzymali się razem, jeszcze mocniej niż przed krytycznym weekendem lipca. Powtarzali wręcz z uporem swoją wersję, że nie widzieli Agaty od pamiętnego wieczoru, kiedy po kłótni wyszła na imprezę. Sprawa zaczęła podążać w kierunku nigdy niewyjaśnionych. Matka dziewczyny jednak cały czas walczyła o sprawiedliwość. Pomimo tego, że w głębi serca wiedziała, że to jej synowie są winni, chciała, aby ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny. Obsesja. Do pierwszego zatrzymania braci Agaty doszło już we wrześniu 2003 roku. Policja podejrzewała, że Agata nie żyje. Funkcjonariusze byli niemal pewni, że za wszystkim stoją bracia kobiety. Bliźniacy byli pod stałą obserwacją śledczych. 18 września zakopiańska policja zatrzymała braci K. Następnie przeszukano ich mieszkanie. W pokoju, w którym spali,
ujawniono pracujący komputer. Policjanci znaleźli w mieszkaniu mężczyzn ponad 1000 płyt z pirackimi filmami. Zabrali też drugi komputer, na którym były nagrania rozmów telefonicznych Agaty. Mężczyźni zostali wtedy aresztowani na 48 godzin. A wiesz, że do mnie dzwonił? Wiem, bo ja go na to nakręciłam. Ja oszalałaś. Ja odbieram telefon w Kaźmie, gdzie jestem. O, ty mnie poznajesz? Coś tamtego. Gadka, szmatka. A my no ładnie, żeś narobił. Rozkochałeś Patrycję w sobie. Ale głupo ty opowiadasz. Wiesz, że Patrycja się zakochała, masz ten numer telefonu i teraz dzwoni na niej. Co? Ale jesteś głupia. Na dysku komputera zapisany był również plik z ulotką informującą o zaginięciu dziewczyny. W ulotce napisano, że zaginęła 2 lipca, natomiast dokument był sporządzony 17 czerwca, czyli na kilkanaście dni przed faktycznym zaginięciem Agaty. Sytuację dosyć klarownie opisuje notatka służbowa jednego z policjantów obecnego na miejscu. 10-minutowe opóźnienie w otwarciu drzwi może sugerować, iż bracia przed wejściem funkcjonariuszy mogli usuwać pliki z tego urządzenia. Ujawnione zapisy mogą świadczyć o tym, że bracia planowali sfingowanie zaginięcia siostry. To w konsekwencji może być podstawą założenia wersji, iż są oni sprawcami jej zaginięcia. Późniejsza analiza informatyczna, przeprowadzona przez biegłych, nie dała jednoznacznej odpowiedzi, kiedy faktycznie sporządzono ulotkę. Bracia zostali zabrani na komisariat. Tam Grzegorz miał powiedzieć, że tekst pisał w obecności matki, już po zaginięciu Agaty. Niestety z braku wystarczających dowodów, bliźniacy stali zwolnieni z aresztu po upłynięciu ustawowych 48 godzin. Jednoznacznego dowodu zbrodni, czyli ciała, nadal nie było. Grzegorz i Bartłomiej znajomych mieli niewielu. Trzymali się przede wszystkim ze sobą. Przeciwieństwem ich była Agata, która była lubiana w towarzystwie. Odkąd bracia stali się pełnoletni, przejęli całkowitą kontrolę nad kamienicą i pieniędzmi, które przynosiły wynajmowane mieszkania i lokale usługowe. Agata chciała tylko swojej części pieniędzy. Zależało jej na tych udokumentowanych środkach. Wiadomym jest, że w tego typu interesach wiele płatności przyjmowało się nieoficjalnie. Kobieta jednak nie dążyła do pozyskania wszystkich należnych jej pieniędzy. Podstawą, o której mówiła, było niespełna 3,5 tysiąca złotych. Tyle by jej wystarczyło w zupełności, aby utrzymać się na studiach. Bracia w tym czasie osiągali przychody kilkukrotnie wyższe. Znajomi Agaty niejednokrotnie byli świadkami awantur pomiędzy rodzeństwem. W późniejszym czasie koleżanka dziewczyny zeznała przed sądem, że podczas jej wizyty u Agaty była mimowolnym świadkiem jednej z kłótni. Spała w pokoju przyjaciółki. Nagle w środku nocy obudził ją wrzaski. Po chwili wpadła Agata z płaczem, mówiąc, że teraz koleżanka może zobaczyć, jacy naprawdę są jej bracia. Przed sądem zeznawała także babcia rodzeństwa K. Kobieta powiedziała otwarcie, że w ostatnich latach dochodziło do niechęci, a później jawnej nienawiści między Bartłomiejem, Grzegorzem a Agatą. Dodała, że bracia nie kryli się z tym, że chcą wyeliminować siostrę jako współwłaścicielkę kamienicy. Według znajomej rodziny, bracia mieli w zasadzie tylko siebie. Nie utrzymywali kontaktów z ludźmi w swoim wieku. Zawsze lepiej się czuli w gronie starszych od siebie. Skryci, małomówni. Rzadko wychodzili z domu. W rodzinie K nigdy się nie układało. Matka rozwiodła się z ojcem, potem ponownie wyszła za mąż. Drugie małżeństwo też się rozpadło. Bracia wychowywali się w strachu i nienawiści do ojca. Mówili o nim knur i bandyta. Takie określenia wpajała im matka i babcia. Obie były dla nich autorytetami, choć później do matki mieli żal, że nie poświęcała im czasu, że zajmowała się tylko sobą. Grzegorz, choć był bardzo uzdolniony plastycznie, skończył liceum lotnicze w Dęblinie. To szkoła z internatem.
jak twierdzą znajomi rodziny. Umieścił go tam ojczym, po to, aby pozbyć się chłopaka z domu. Grzegorz skończył liceum ze średnią 5,0. Był też bardzo inteligentny jak na swój wiek. W teście Wechslera uzyskał wynik ogólny 119 punktów IQ. To znacznie powyżej przeciętnej. W opinii sądowo-psychiatrycznej na jego temat przeczytać możemy, że procesy myślenia opiniowanego przebiegają na wysokim poziomie pojęć abstrakcyjnych. Prawidłowo rozumie sytuacje społeczne, potrafi przewidywać je i planować. Natomiast Bartłomiej łatwo ulegał takim samym emocjom jak brat i był gotów spełnić jego oczekiwania. Jeden z bliźniaków podjął studia na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie. Drugi nigdzie nie pracował. Utrzymywali się z czynszu pobieranego od właścicieli sklepów, które mieściły się w ich kamienicy. Obaj bracia K byli uzdolnieni informatycznie. Potrafili naprawić każdy sprzęt komputerowy. Znali się też doskonale na nowinkach technologicznych. Wiara w zabobony, kluczem sukcesu. W sprawę zaangażowano krakowski Wydział Archiwum Mix. Jednocześnie matka Agaty poprosiła o pomoc biuro detektywistyczne oraz jasnowidzów. O ile współpraca z detektywem nie przyniosła rezultatu, to pomysł z jasnowidzem okazał się kluczowy. Aczkolwiek nie wydarzyło się nic, czego byśmy oczekiwali. Wizja nie wskazała miejsca pobytu Agaty. Przyczyniła się w zupełnie inny sposób, zaskakując małopolskich śledczych. Pewnego zimowego dnia tygodnik podhalański opublikował artykuł mówiący o tym, że jasnowidz ma wskazać matce Agaty miejsce ukrycia ciała. Niektóre źródła mówią, że była to zamierzona ze strony policji prowokacja. Jak się później okazało, bardzo skuteczna. Tygodnik trafił do rąk braci K, którzy w międzyczasie zdążyli już zerwać kontakt z całą rodziną. W nocy z 16 na 17 grudnia 2003 roku strażnicy graniczni, którzy patrolowali las koło Witowa w odległości około 25 km od Zakopanego, zauważyli świeże ślady na śniegu. Myśląc, że to przemytnicy albo kłusownicy, postanowili zaczekać i przyłapać sprawców na gorącym uczynku. Ślady na śniegu wiodły w głąb gęstwiny, następnie zawracały i dochodziły do zasypanej śniegiem drogi, na której stał Matis. Po kilku godzinach oczekiwania z lasu, który rósł w strefie przygranicznej, wyszli dwaj młodzi mężczyźni. Gdy pogranicznicy ich zatrzymali, bracia stali się bardzo nerwowi. Mężczyźni stawiali się, byli pewni siebie, krzyczeli, że po lesie w nocy chodzić wolno każdemu. W tym samym czasie jeden ze strażników zauważył w samochodzie siekierę i motykę. Dodatkowo jeden z mężczyzn próbował schować pod pojazdem jakąś torbę i przysypać ją śniegiem. Po otwarciu auta wydobywał się z niego fetor padliny. Bracia K przyznali się wtedy, że są kłusownikami i chcieli tylko dorobić przed świętami. Pogranicznicy zadzwonili w tym momencie do policjantów z pytaniem, czy coś im mówią nazwiska Bartłomieja i Grzegorza K. Po chwili na miejscu zjawiła się ekipa dochodzeniowa, a ślady w lesie doprowadziły ją do płytkiego rozkopanego dołu. Tam pod warstwą ziemi znaleziono ciało Agaty. Po przewiezieniu na komendę bracia K od razu przyznali się do winy. Przesłuchiwani osobno nie stanowili już zjednoczonego frontu. Przyznali, że spanikowali na wieść o jasnowidzu. Chcieli pozbyć się folii, bowiem mogły zostać tanie odciski palców. Grzegorz opowiedział również śledczym o wydarzeniach z 2 lipca. Rano Grzegorz zastał Agatę w kuchni. Dziewczyna przygotowywała sobie śniadanie. Jak twierdził mężczyzna, przypadkiem potrącił siostrę ramieniem. Wywiązała się wtedy między nimi kłótnia, taka sama jak poprzedniego wieczora, chodziło o pieniądze. Agata była zła, że bracia zatrzymują dla siebie całe zyski z wynajmu. Awantura między rodzeństwem narastała na sile i doszło do rękoczynów. Nagle Grzegorz uderzył Agatę szklanym wazonem stojącym na stole. Dziewczyna upadła, a on założył jej na głowę reklamówkę i dokończył swój plan.
Po wszystkim przeniósł ciało do pustego pokoju, a sam wrócił do kuchni, aby powycierać ślady i zebrać szkło z rozbitego wazonu. Podczas dokonywania zbrodni w mieszkaniu nie było matki rodzeństwa ani drugiego z braci Bartłomieja. Kobieta była w tym czasie na kursie komputerowym. Drugi z bliźniaków grał natomiast w tenisa. Do domu wrócił około godziny 18. Grzegorz o tym, co zrobił, powiedział bratu dopiero po jego powrocie. Bartłomiej początkowo chciał iść na policję, ale w końcu zgodził się na pomoc w pozbyciu dowodu zbrodni. Obiecał Grzegorzowi pomóc zakopać ciało siostry w lesie. Zanim jednak udali się do lasu, postanowili utrudnić pracę ewentualnych śledczych. Dowody swojej winy podzielili na dwie części przy pomocy śliwki kątowej. Nieświadoma matka rodzeństwa prawdopodobnie przebywała już wtedy w kamienicy. Jedną część ukryli w lesie koło Witowa, natomiast głowę w lesie w Brzezinach, z drugiej strony Zakopanego, w kierunku przejścia granicznego w Łysej Polanie. 11 maja 2005 roku był dniem ogłoszenia wyroku w sprawie. Za zabójstwo siostry Grzegorz K. został skazany na 15 lat więzienia. Bartłomiej K. za pomoc w zacieraniu śladów otrzymał wyrok 4 lat pozbawienia wolności. O taki wymiar kar wnioskowała prokuratura. Za okoliczności łagodzące sąd uznał fakt, że bracia nie byli wcześniej karani i mieli dobrą opinię. Sędzia nie wierzył jednak w zapewnienia Grzegorza, który twierdził, że zbrodnia była wypadkiem. Obrona złożyła apelację i domagała się zmniejszenia wyroków. Dla Grzegorza do 10 lat, a dla Bartłomieja nie więcej niż roku więzienia, ze względu na to, że pomagał najbliższej osobie, od której był uzależniony. Sąd apelację odrzucił. Krótko po wydaniu wyroku, matka braci złożyła przeciwko nim pozew o uznanie ich za niegodnych dziedziczenia. Motywacją kobiety było to, żeby nie dostali spadku po siostrze, którą skrzywdzili. Sąd uznał rację matki i wydał wyrok, w którym uznał bliźniaków za niegodnych. W efekcie 1/3 kamienicy, która należała do Agaty, została przyznana matce. Bracia K. złożyli odwołanie od tej decyzji. Zanim sąd rozpatrzył apelację, matka wycofała pozew. Jako że było już po wyroku pierwszej instancji, sąd apelacyjny uznał za niegodnego tylko Grzegorza. Ewa K. w tym czasie zerwała kontakt ze znajomymi. Przestała się odzywać. Nie odbierała telefonów. Według aktualnych zapisów Księgi Wieczystej, właścicielami kamienic są w 1/3 Bartłomiej, Grzegorz i ich matka Ewa. Pensjonat. Krupówki. Kamienica w centrum Zakopanego. 2 piętra zajmują pokoje do wynajęcia. Na 3 mieszkają właściciele. Słychać głosy dzieci bawiących się w jednym z pokoi. Ktoś krzyczy, ktoś się śmieje. Szczeka jakiś psiak. Ot, normalny pensjonat. Bartłomiej K. spędził w więzieniu zaledwie 3 lata. W zakładzie karnym miał dobrą opinię, dlatego wyszedł na wolność rok przed upływem terminu kary. W 2010 roku zarejestrował działalność gospodarczą w kamienicy, w której jego brat dokonał zbrodni na Agacie. Bartłomiej otworzył tam pensjonat. Po kilku latach do rodzinnego biznesu dołączył również Grzegorz, który opuścił więzienie po 12 latach odbywania kary. Podobnie jak brat, wyszedł wcześniej na wolność za dobre sprawowanie. Na trop działalności braci natrafił dziennikarz Wirtualnej Polski, Witold Ziomek. Mężczyzna postanowił wynająć kwaterę w pensjonacie należącym do braci K. Jednego pytania chyba nigdy w życiu nie zapomni. Żyje pan? Zapytał Grzegorz, sprzątając jeden z pokoi. To prosta ludzka troska, a dziennikarza przeszły dreszcze. Bowiem w 2003 roku ten sam mężczyzna w pomieszczeniu obok, wspólnie z bratem, pozbywał się ciała siostry. Pokoje urządzone są raczej skromnie. Krzykliwe kolory na ścianach, zużyte meble,
kuchenka na butlę gazową. Lokalizacja jest za to znakomita. Pensjonat znajduje się niecałe 50 metrów od turystycznego centrum Zakopanego. Ceny zaczynają się od 120 zł za dobę, ale w sezonie trudno znaleźć wolny termin. Koszty wynajmu lokalu usługowego w bezpośredniej bliskości Krupówek to od 10 do 17 tysięcy złotych miesięcznie. W kamienicy braci K takie lokale są dwa. Dwa piętra przeznaczone są na pokoje do wynajęcia. Kosztów prowadzenia działalności bracia ponoszą stosunkowo niewiele. Nie mają pracowników. Sprzątaniem i obsługą klientów zajmują się sami. Nie mają nawet strony internetowej. Pokój można wynająć tylko przy pomocy portalu bookingowego. Nie ma tradycyjnej recepcji. Przyjazd należy potwierdzić przez telefon. Płatność wyłącznie gotówką. Pensjonatem zarządza Bartłomiej. To on dzwoni do klientów, żeby potwierdzić ich przyjazd. On prowadzi ich do pokoi. Jest uprzejmy i zawsze pomocny. Na portalach bookingowych goście nie kryją swojego zadowolenia z miejsca noclegowego. Właścicieli określają jako sympatycznych. Dużym atutem są późne godziny zakończenia doby hotelowej, dzięki czemu turyści nie muszą zrywać się o poranku, aby się wymeldować. Bartłomiej, nie wiedząc, że rozmawia z dziennikarzem, opowiada mu o swoim biznesie. Potwierdza, że w sezonie ma ogromny ruch i jest całkiem nieźle. Zwykle prawie wszystkie pokoje są zarezerwowane. Jedynie marzec jest trochę martwym sezonem, ale nie narzekają. Gdy dziennikarz zapytał, dlaczego po śmierci siostry nie sprzedali budynku i nie wyjechali, żeby zacząć od nowa, Bartek przestał się uśmiechać. Odpowiedział wtedy nieco już posępniej, że ludzie piszą w internecie różne opinie, hejtują ich z powodu tego, co się stało. Według Bartłomieja, najgorsze w tym wszystkim jest to, że to ich rodzinna sprawa, niezwiązana z biznesem. Na koniec dodaje, że na pewno ma to wpływ, bo widać, że po takich hejterskich wpisach obroty spadają, ale co było, to było. W tym odcinku celowo nie podaję danych personalnych ofiary. Wiem, że łatwo w internecie o pozyskanie tych informacji, jednak nie chcę dokładać tego od siebie. Choć historia jest wstrząsająca, wierzę w to, że Bartłomiej jest poniekąd również ofiarą całej sytuacji. Warto przy ocenie wziąć pod uwagę, że początkowo chciał powiadomić policję o zdarzeniu. Uległ jednak presji i potężnym wpływom brata. Potępiam zachowanie obu, ale nie mogę przyczyniać się do eskalacji kolejnych emocji. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.